Witajcie Was na mili z Bukowiny Taczańskiej. Rozgrywa się 46. karnawał góralski i który to karnawał potrwał od 8 do 11. Także bez 4 dni będzie się tu w Bukowinie w Domie Ludowym działo. Będzie się działo dużo, bo będą i śpiewać, będą i tańczyć. No będą też grać. Za moimi plecami widzicie piękny paradny przejazd, także wszystko się zacino. Pytamy Was pięknie na te 4 dni do Bukowiny, a jak przyjechać nie możecie, to bądźcie se. Możecie oglądać transmisję na żywo na Facebooku, na stronie, na fanpage'u w zasadzie, telewizji Podhale, a potem wszystkim możecie obejrzeć materiał w telewizji Podhale na stronie internetowej tvpodhale.info. Hej! Dzień dobry, witajcie. Powiedzcie mi, kawę to jedziecie? Na festiwal. Na festiwal. To starsze goli tam. Na Helcie się tu ku mnie, kawę to jedziecie? A no na festiwal góralski do Bukowiny Taczańskiej. A co ty tu będziecie robić? No będziemy grać, bawić, tańczyć, śpiewać, obrzędy pokazywać. Będziemy się bawić. Bawią się w Rio de Janeiro, my się bawimy w Bukowinie Taczańskiej w Polsce. Dzień dobry, Mateusz Dziedzic, telewizja Podhale. Powiedzcie mi, jakie wy to przyłodziowe macie na sobie dzisiaj? A to my to taki mamy swój tradycyjny, bo my są z Dobczyzn. My takie ni górole, ni nicy, prynicy, ale takie mamy stroje swoje. Ale przyjechaliście ku nam. A my co roku przyjeżdżamy tu, bo tak strasznie lubimy Bukowinę. Ale lubicie Bukowinę, czy to się... Może zrobimy tak, lubicie Bukowinę, to będzie jeden punkt. A lubicie to, co się tu dzieje? No pewnie, że my bierzemy udział w konkursach tych kolędniczych. Mamy piknoszopkę z lalkami, my tu co roku występujemy. Co ty tutaj dzisiaj robisz? Czy będziesz coś prezentować? Ja dziś, no Przyjak przede wszystkim na przejazd, jechaliśmy przed chwilą. Przyjak patrzy na moją siostrę, na zespół Mocy, bo będą występować za chwileczkę, otwierać cały karnawał. No a wieczorem będą starsi występować, nasz zespół. No i na pewno będę tańczyć. Ja z tego miejsca pragnę przeprosić za błąd, bo zagadał językiem, no nie nasim, to może przyjdę na ten nas język. Może przyjdę na ten nas język. Czego się tu można spodziewać? Tu z roku na rok jest fajnie, ale w tym roku można się spodziewać, że będzie jeszcze fajniej. Urodzaliśmy tu z różnymi ludźmi i przyjechali z różnych części Polski. Kwolą se, ale to jest takie jest kwolenie. Z każdą pochwałą idą oczekiwania do przodu. Czy w tym roku te oczekiwania zostaną spełnione? O, na pewno. Z roku na rok jest coraz lepiej. Są coraz ciekawsze rzeczy. Będzie można uwidzieć zespoły nie ino tu od nas z Podhala, ale też z innych regionów. No i przede wszystkim konkursy wieczorami, to jest na pewno bardzo ciekawy punkt dnia. No i zapraszamy serdecznie na to. A ja jeszcze jedną rzecz zrobię. Podędę tu do kolegi. Ja cię strasznie przepraszam, jako dziewczyna albo nie dziewczyna, jak tak przyszedł i tak. Ze suko, jakie ładne dziewczyny do przebitki. Wybaczcie mi, jak to tak zeście jakoś jakimi więzami powiązani są. Tak na bardzo nie wiem, co powiedzieć. A tu nie musisz nic zgodać. Tak, wystarczy za innymi zębami. No, ty dobre. A dzień dobry pani, Mateusz Dziedzic, telewizja Podhale. A czemu pani z lodóweczki ucieka? Przecież tak fajnie zakwiertuje. Za zimno na razie. Jak zaczną grać, wie pan, to będzie wesele i będzie cieplej. A to w lodóweczce jest zimno? Zimno, bardzo! A może temu, że cały czas otwarte drzwi wszyscy chodzą? Może, wie pan, może. To może wina frekwencji jednak jest. Może, frekwencja jest bardzo dobra. No ale bardzo w takim sensie, że dużo ludzi wchodzi i wychodzi. Tak, o to mi chodzi, tak, o to tak, mi chodzi. Tak. Panie wójcie, chciałbym zapytać o jedną rzecz, która tak naprawdę, albo inaczej, zmienię sobie język na nas. Może być. Zmienię sobie język na nas. Ja też nie będę sukał słów w głowie, bo będę po nas mówił. 46. edycja karnawału góralskiego. Panie wójcie, no w kilku słowach, powiedzcie mi, co to jest ten karnawał góralski?
Co słowo karnawał znaczy, to wszyscy wiemy. Natomiast jak chodzi o Bukowinę, no to na pewno ma swoje specjalne znaczenie i swój specjalny wymiar. Po pierwsze, będziemy mogli się siedzieć tu zejść, tak? Będzie atmosfera na pewno przyjacielska, bo ona jest od 46 roków. Po drugie, przyjeżdżają kolędnicy, bo od godziny 3 dziś po południu już grupy kolędnicze na scenie będą występować. Potem wieczór będziemy mogli obejrzeć tych, którzy przyjechali, żeby się pokazać tak szeroko jako zespoły, a potem będziemy oglądać tonecnice, taneczników, śpiewoków, zbójników, bo to też w ramach konkursu. Do tego wszystkie te dni, kiedy tak jak powiedział, w przyjacielskiej atmosferze, bo tu się z roku na rok przyjeżdżają, zjeżdżają ci przyjaciele góralskiego bukowiańskiego karnawału, będziemy mogli być ze sobą, będziemy mogli się cieszyć muzyką, ale i swoją obecnością, tym swoim dyskursem, bo i taki będzie, a może i ucieszymy troszkę serca i ciało też przy okazji. No i to wszystko pozbierane właśnie w taką atmosferę do samuczki niedzieli, a w niedzielę podsumowanie, bo spotkamy się Syćka pod hotelem w Bukowinie Tutok, żeby być na kumoterkach. Była właśnie mowa o tym, że były pewne działania, żeby to wpisać na listę dziedzictwa kulturowego i to się zdarzyło w Bukowinie. Te kumoterki się zacenę w Bukowinie trwają, w Bukowinie zawsze, co roku prawie, że są. Dosiela chyba ino 2 razy ze względu na atmosferyczne warunki to było odwołane, ale są, jest. Będzie można też i przywitać koniorzy, ucieszyć się konkurencjami sportowymi. W dobie, że tak powiem, czasu olimpiady to jak najbardziej wszystko do sobie pasuje, a jeszcze raz powtarzam, w atmosferze takiej przyjacielskiej radości, no bo już niedługo środa Popielcowa, z tego pięknie pytamy, do Bukowiny, od dzisiaj, bo przed chwileczką my uroczyście rozpoczęli ten karnawał, do samuczkiego późnego popołudnia w niedzielę. Także pytamy do Bukowiny. Panie dyrektorze, ze sceny zagłuszę są takie słowa, jakich zagłuszę nie usłyszał. Bo ja jako człowiek, no to ze zęb pochodzę, znaczy pochodzę z Bustryku, a w zębie siedzę. Gadałem, że ząb to najwyżej położona miejscowość w Polsce. I o tam nigdy nie słyszał, że górale organizowali igrzyska. I chciałem się was spytać taką rzecz. Słuchajcie, czy to prawda jest? Na mojej stodusiu prawda, tak? Prawie ksiądz jegomość Józef Tischler w swojej filozofii po góralsku, że tu od górali, tu z Bukowiny wysłały konkursy tońca, a i igrzyska. No i no dawno się ćwiczyło toniec drobny, hajducki, zbójnicki, a potem dosły te skoki narciarskie, biegi, biatlony, łyżwiarstwo. Także bukowianie to byli radośnicy. My podholanie na cały świat te konkurencje roznieśli. A powiedzcie mi taką rzecz, bo Grecy mieli winu, i zagryzowali winogronami, jak dobrze niebocem. To jak górale organizowali igrzyska, to nie było wina, bo była góralska herbata, a zagryzowali łoscypkiem? Była palenka, zagryzano właśnie łoscypkiem, a i swojską kiełbaseczką. I nikt nie narzekał. Jezus Mario, do dziś tu się śpiewa, tońcy gra. A powiedz mi, jak już górale te igrzyska organizowali, to gladiatorzy to... Jacy to byli gladiatorzy? I takie chłopy. A nasi swoi. Nasi swoi ściupaga. Wszystko wygrywali. Wszystko. Wszystko wygrywali. Dobrze, dziękuję wam pięknie. Moje łasto mieli wszystko to na wesoło z przymrużeniem oka, ale tak na mój stodusiu 46. karnawał w Bukowinie Taczańskiej ruszył. Przyjdźcie zajrzeć na konkursy kolenników, tońcerzy, zbójników, a i wszystkie imprezy towarzyszące, wystawa twórców ludowek, przejazd i paradny, ale i kumoterki, no i zawody strzeleckie, no i przecie wystawa polskich nasygłowcarów podhalańskich rasowych psów. Bywajcie zdrowo, ja uciekam do roboty. I oto wszystko miał na sam koniec powiedzieć, co dyrektor Bartek Kosorek powiedział wam. Także jedyne, co mi pozostaje w tym momencie, to pięknie was pytać. Przyjeżdżajcie do Bukowiny i także go do wcześniej. Jak przyjechać nie możecie, to zawsze możecie za pośrednictwem telewizji Podhale obejrzeć se to wszystko, co się dzieje na żywo, bo nasz kolega redakcyjny Krzysiek już tam pracuje. Całuśki dzień staro się, żeby jak najpiękniej było. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Mateusz Dziedzic, Telewizja Podhale. Kłaniam się niziutko.